Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje stwierdza, że wybory, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku, pan Jankowski Tadeusz wybrany został burmistrzem gminy Krzymów. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zdzisława Pawła podpisana jestem tutaj i pieczęć Gminnej Komisji Wyborczej. Gratuluję panie burmistrzu. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawowaną będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Krzym. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Jestem już siódmą kadencję, czyli trochę współpracowałem i mogę powiedzieć bez jakiejś takiej fałszywej skromności, że udawało mi się dogadywać. I tutaj myślę, że też nie będzie problemu to, co powiedziałem. Każdy z tych radnych i tych, co byli, i tych, co są pierwszą kadencję, przyszedł z jakimś tam przesłaniem, z jakimiś, powiedzmy, zadaniami, które mu zgłaszali jego wyborcy i będzie to starał się zrealizować. Moją rolą, rolą Rady Gminy jest, żeby po prostu te wszystkie interesy poszczególnych radnych, poszczególnych sołectw, bo taka jest prawda, bo no, mamy 21 sołectw, każdy radnych reprezentuje przynajmniej jedno, a niektórzy po kilka sołectw i każdy by chciał u siebie, żeby się coś działo, żeby po prostu, no wiadomo, kwestia dróg, kwestia oświetlenia ulicznego, kwestia uzbrojenia, powiedzmy, w kanalizę, to są sprawy, które dotyczą całej gminy, ale również poszczególnych sołectw. I tutaj no, trzeba doprowadzić do kompromisu między radą, no bo rada ostatecznie zatwierdza budżet, a rada nakreśla kierunki. Wójt jest z podległym organem, czyli urzędem ze wszystkimi pracownikami organem wykonawczym. I tutaj no, trzeba znaleźć kompromis. Ja właśnie apelowałem o ten kompromis, żebyśmy po prostu wznieśli się ponad podziałami, żebyśmy potrafili wszyscy, i wójt, i pracownicy, ale przede wszystkim rada i radni, żebyśmy potrafili wypracować zdrowy kompromis, który będzie skutkował tym, że będziemy się rozwijać, że nie będziemy upierać się przy czymś, co no po prostu w danym momencie może poczekać. I tylko taka była moja intencja. Ja broń Boże nie mam zamiaru oceniać poszczególnych radnych. Ja deklaruję współpracę z każdym radnym. I tak jak do tej pory się udawało ten kompromis znaleźć, tak mam nadzieję, że on będzie. I tutaj najważniejsze i myślę, że to już mogę powiedzieć, że pewnie nie będą się tu odtwarzać jakieś podziały polityczne, że każdy radny będzie reprezentował swoją społeczność, że nieważne z jakiego komitetu, z jakiego ugrupowania, jesteśmy wybrani przez społeczność gminy Krzymów i tej społeczności mamy służyć i tak ja to widzę i mam nadzieję, że to nam się uda zrealizować. Ta sesja była już sesją roboczą, pojawiły się interpelacje, wnioski do pana wójta. Widać było, że z niektórych z nich, jeśli można tak powiedzieć, był pan zadowolony. To znaczy, może nie tyle zadowolony, co nie zaskoczyły mnie. No, dlatego, że no, spodziewałem się, że kwestia dróg na pewno wyjdzie, że kwestia oświetlenia na pewno wyjdzie. I widać też takie podejście, powiedzmy, trochę z innego punktu, jak chociażby sprawa wymiany oświetlenia, gdzie rzeczywiście no, tutaj trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Uwagi na temat pracy Straży Gminnej, które też z zadowoleniem przyjąłem, też trzeba to usprawnić. Także myślę, że tutaj po prostu, jeżeli w ten sposób będziemy współpracować z radnymi na tej zasadzie takiego partnerskiego porozumienia, myślę, że to będzie z korzyścią dla naszej społeczności gminy. Musiał pan również wspólnie z panią skarbnik wyjaśniać powód podjęcia kredytu przez gminę. To znaczy, no było pytanie radnego i ma do tego prawo. Pani skarbnik wyjaśniła, no to jest kwestia realizacji ubiegłorocznego budżetu, który uchwaliła Rada poprzedniej kadencji. Tutaj no, to, co pani skarbnik powiedziała, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, pani skarbnik tak dysponowała tymi wszystkimi środkami, że ten kredyt praktycznie został na ostatnie dni roku, a wiąże się to chociażby z tak zwaną obsługą długu, czyli tutaj te odsetki, że tak powiem, dopiero zaczną rosnąć
od przyszłego roku, a ten rok cały udało się w jakiś sposób, to znaczy nie zakończyć, ale zrealizować. No, natomiast jest kwestia w tej chwili płatności za wykonane inwestycje i do tego to było założone, to było przyjęte, to na to jest pozytywna rada, uchwała Regionalnej Izby, no i po prostu, żeby ten budżet zamknąć przed końcem roku, ten kredyt trzeba po prostu wziąć. Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad przechodzimy do porządku punktu 9, a tam jest zamknięcie obrad drugiej sesji Rady Gminy Krzymów. Wszystkim Państwu za udział serdecznie dziękuję.